Serdecznie witam wszystkich miłych słuchaczy, siostry, braci, młodzież, dzieci też. Cieszę się, że jesteście. Śniło ci się dzisiaj coś? Nie. Nie. Moi drodzy, to rozmowy. Rozmowy o życiu, a sen jest jedną jednym z elementów życia. Czy wiecie, że człowiek żyjąc 70 lat? Przesypia 23 lata, gdyby to zebrać? Mniej więcej jedną trzecią życia przesypiamy. Jedną trzecią doby, tak średnio około 8 godzin. Niektórzy krócej, niektórzy dłużej. A więc sen to znaczna część naszego życia. Czyż nie? Więc warto troszkę o nim powiedzieć, porozmawiać, jeśli uda mi się sprowokować Was znów do stawiania pytań, bo powiem, że troszkę jestem rozczarowany, że bardzo mało pytacie. Bardzo mało, czyżbyście wszystko wiedzieli? <laughs> Więc zachęcam do tego, byśmy stawiali pytania. Dziękuję za tą muzykę. Ci, którzy znają tą melodię, wiedzą, że słowa do tej melodii zaczynają się od treści: Bez nadziei, każdy dzień. W sercu lęk i trwoga takie życie wielu ludzi prowadzi wielu ludzi wokół nas takie być może było życie niektórych z was w związku z tym nadzieja 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 umiera ostatnia jak znamy przysłowie nadzieja w czym pokładana. Ludzie w różnych rzeczach pokładają nadzieję. Często krodzi i, i, i dużo ludzi pokłada nadzieję w pieniądzach, bo jak się ma pieniądze, no to wtedy, to wtedy, hulaj dusza. Prawda? W czym pokładasz nadzieję? No ale wracając do snów, ponieważ rozmawiamy. Proszę, porozmawiajmy, wasz udział będzie przez podniesienie ręki. Na mnie nie patrzcie, bo ja podnosząc rękę zawsze podnoszę, żeby zachęcić. I bardzo prosiłbym, żebyście na tyle byli też chętni i otwarci, by powiedzieć, podzielić się pewnymi swoimi przeżyciami. Kochani, czy jest na tej sali wśród nas dzisiaj ktoś, komu nigdy, nigdy w życiu nic się nie śniło? Nie ma, nie ma ręki. Do tej pory w różnych miejscach prowadząc, spotkałem dwie osoby, które myślę szczerze, nie mam powodu podejrzewać, że sprawiały wrażenie, ale powiedziały, że nie wiedzą, co to jest śnić się. Czy w takim razie odwrotnie, czy jest ktoś na tej sali, komu śni się codziennie coś? A są takie ręce, nieliczne, ale są, codziennie. No, codziennie, tak, co noc, no, precyzyjny. No, zależy jeszcze, prawda, bo ponoć śni się nad samym ranem, więc to już się zaczyna dzień, ale to nie, nie bądźmy drobiazgowi. Natomiast, natomiast pomiędzy tymi ekstremalnymi przypadkami znajdują się, znajduje się najwięcej, szeroka przestrzeń takich przypadków, gdy śni się częściej lub rzadziej, w sumie nieregularnie. Ponieważ snu nie da się zaplanować, chociaż kiedyś ktoś mi powiedział, też jeden przypadek taki miałem wśród słuchaczy, że powiedział, że mu się przez trzy noce śnił ciąg dalszy. Więc to jest też, to jest też ewenement wyjątkowy. Ewenement wyjątkowy. Proszę Państwa, słowo sen. Używamy w wielu znaczeniach, ja podkreślę tylko trzy. Będę potrzebował dzisiaj tablicę troszkę bliżej. A więc pierwsze, najpowszechniejsze to jest stan, dziękuję bardzo, stan nieświadomości. Stan, kiedy zasypiamy, kiedy tracimy kontakt z rzeczywistością i. Oddajemy się w ramiona morfeusza, jak to ktoś powiedział, a więc na kilka, co najmniej kilka godzin. Dzieci śpią więcej, nie, potem niektórzy nie potrzebują tego snu mniej lub więcej. Ponoć żył ktoś, komu wystarczało na dobę dwie godziny snu. No, ale to nie rozmawiałem osobiście z tym człowiekiem. Ponoć był to Napoleon. Nie wiem, czy temu wierzyć, czy nie. Zostawmy. Ale są przypadki, gdzie niektórzy mówią, że im wystarcza 4-5 godzin snu. To jest pierwsze zastosowanie słowa sen. Drugie zastosowanie, drugie znaczenie słowa sen to są właśnie filmy, jakie oglądamy prawda, nie wiedząc, nie mając na to wpływu, czyli to, co nazywamy snami lub marzeniami sennymi, marzeniami sennymi. I wreszcie trzecie znaczenie słowa sen, nie, to zwyczajne marzenia. Śnimy o, czy o czymś, marzymy o czymś, prawda? Mamy pewne marzenia. To gwoli tak tylko tytułem wstępu i do precyzowania znaczenia snu. Dzisiaj koncentruję się na tym drugim znaczeniu, na tym drugim zjawisku, czyli na tym, co w naszej głowie, co w naszej wyobraźni dzieje się wtedy, kiedy nas nie ma, kiedy śpimy. Kiedy, kiedy tracimy kontakt z rzeczywistością. Zjawisko marzeń sennych, proszę Państwa, jest zjawiskiem wciąż badanym i wciąż niezbadanym. Jeszcze nie znalazł się odkrywca, który mógłby wyjaśnić, w szczegółach wyjaśnić, jakie, jakie prawa rządzą naszymi. Naszymi marzeniami sennymi. Badając i szukając, bo sam nie jestem naukowcem badającym to zjawisko w sposób jakiś akademicki czy, czy medyczny, ale jako człowiek, jako pastor, jako osoba duchowna, spotykam się. Z tym, z tym wyzwaniem, kiedy nieraz przychodzi ktoś i mówi, pastorze, miałem sen, albo śniło mi się, powiedz, czy to ma jakieś znaczenie, czy to coś znaczy, jak do tego podejść, i tak dalej. Oczywiście, sny to jeszcze też taka oczywista oczywistość, jak to kolokwialnie można powiedzieć, że sny. Są czasami tak miłe, że kiedy wstajemy, to mówimy: O, szkoda, że to był tylko sen. Mieliście takie sny? Lub też tak makabryczne, kiedy mówimy: O, jak dobrze, że to był tylko sen. Prawda? To też nie przytakujecie, czyli te zjawiska są wam również znane. <laughs> Moi drodzy, nie wchodząc może w tej chwili gdzieś w jakieś szczegóły, zakamarki naukowe, podzielę się tym, co udało mi się odkryć, ustalić, zrozumieć. A więc chcę powiedzieć Wam, że sny mają swoje podłoża. Kto, które, które możemy zweryfikować, które możemy ustalić. I w tej chwili ta kolejność jest zupełnie przypadkowa, prawda? Więc nie chodzi w tym momencie o e, pierwszeństwo, pozycję, prawda, pierwszą, drugą, trzecią. To jest tylko numeracja e, porządkowa. A więc są sny o podłożu emocjonalnym. Emocjo. Emocjonalne. Co to znaczy sny o podłożu emocjonalnym? Coś mocno przeżywamy w ciągu dnia. Oglądamy jakiś film. Horror na przykład, przed snem. Jeśli ktoś to jeszcze robi, proszę zaniechajcie. Nie, yy, oglądajcie. Oglądajcie, nie oglądajcie horrorów w ogóle. To jest, to jest niszczący materiał, niesamowicie niszczący materiał. Więc to tak na marginesie, jeśli chodzi o radę. Sny, które powstają pod wpływem pewnych przeżyć. Zawsze opowiadam jeden z takich emocjonalnych moich snów. Miałem wtedy lat może 10, może 11. W szkole podstawowej, do której chodziłem, mieliśmy urządzone szkolne rozgrywki na skoczni, takie narciarskie. No i oczywiście tak to mocno przeżywałem, że w następnej nocy śniło mi się, że. Że zjeżdżam po tej skoczni i tak poddaję się, żeby wyskoczyć, i znalazłem się na podłodze koło łóżka. <głosy> więc, <głosy> i, 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 ale zapamiętałem ten sen i wbił się w pamięć moją do końca życia. E, więc, sny emocjonalne. Coś mocno przeżywamy. E, Częstokroć na tym podłożu są sny, kiedy po śmierci osób bliskich ktoś się śni. Zmarła mamusia, śni mi się mamusia. Nawet po jakimś tam czasie związek emocjonalny, związek uczuciowy, rozstanie, Nie, jeszcze częstokroć to w okresie żałoby, a więc na podłożu, Emocjonalnym jest wiele snów. Drugie podłoże snów to sny zaburzeniowe. Zaburzeniowe. Co to znaczy? No, drodzy Państwo, jeśli przed snem zjemy, napełnimy żołądek ciężkostrawną kapustą z grochem bądź innymi ciężkostrawnymi pokarmami, to na ogół, na ogół mamy zagwarantowane sny. E, jeszcze o jednej rzeczy warto wspomnieć, bo mówimy o snach, że czasami są takie sny, kiedy, kiedy wiem, że mi się coś śniło, ale nie umiem sobie przypomnieć, co mi się śniło. To jeszcze, jeszcze o tym wspomnę, to są takie zjawiska. A więc sny zaburzeniowe na tle organicznym, a więc przeładowania żołądka, żołądka przed spaniem, takie sny zdarzają się na, w przypadku różnego rodzaju zatruć lekami, w przypadku zatruć narkotykami. To nawet na jawie sny się śnią w niektórych przypadkach, gdy organizm jest, gdy pewien porządek w organizmie jest zaburzony. Więc wtedy, wtedy również różne sny się zdarzają. I jedno wszyscy wiemy, że sny, marzenia senne są absolutnie poza kontrolą naszej woli. My nie mamy żadnego wpływu. Jeśli mamy jakiś wpływ na kontrolę myśli, o czym myślimy, prawda, to chociaż nie mamy wpływu na to, jakie myśli nam do głowy przychodzą. A to jest też z tym ściśle związane, ale już na cały proces myślenia mamy, mamy możliwość aktem woli wpływać i kontrolować. To na Sny, na przebieg snu nie mamy możliwości żadnego wpływu, żadnej kontroli, a więc różne sny powstające wskutek zaburzenia funkcjonowania organizmu w jakikolwiek sposób. Chemicznie, biologicznie, gdy jesteśmy przemęczeni, czasami też śnią się sny, jeżeli kładzie się człowiek przemęczony. Właśnie to, są, to, to jest to podłoże zaburzenia pracy organizmu. I trzeci rodzaj snów, trzecie źródło snów, i nim się zajmiemy najwięcej, to są sny inspirowane. 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 I te sny inspirowane mają dwa źródła. Mają dwa źródła. Rozumiemy słowo inspirowane, inspiracja, zadane. Proszę Państwa, to są sny, kiedy ludzie mówią, mnie się coś wyśniło. To są sny, w których mówią, że ja ten sen otrzymałem. Hmm. Gdy mówimy o tych snach inspirowanych, to jeszcze jedno pytanie chciałbym Wam postawić, i bardzo proszę też o szczerą odpowiedź. Kto z Was ma w domu sennik chaldejski lub egipski? Ręka do góry. Nikt? A czy ktoś z was widział gdzieś tam u koleżanki, u sąsiadki taki sennik? A to, to już co, proszę? W gazecie czasami, tak. To, to też są tam przedrukowywane pewne rzeczy. Bo w sennikach jest kilka tysięcy haseł i wyjaśnienie gdy ci się śni woda to jeszcze czy głęboka czy płytka czy brudna czy czysta czy stojąca czy płynąca i tak dalej czy tryskająca wodotrysk każdy rodzaj tu w senniku ma swoje wyjaśnienie ma swoje wyjaśnienie wielu ludzi ma miało miewa sny których mówi, mnie się coś tam wyśniło. Czy komuś z Was przypominacie sobie, wyśniło się coś kiedyś? Widzę podniesione ręce. Dziękuję. Nie pytam co. Chodzi o to, czy mieliście, czy skojarzyliście, że coś w śnie widzieliście, co później przeżyliście w rzeczywistości. A więc sny inspirowane. To sny zadane, kiedy, kiedy ludziom wyśni się czyjaś choroba, kiedy wyśni się jakiś wypadek, kiedy wyśni się jakieś szczęśliwe zdarzenie albo nieszczęśliwe, prawda? Więc różne, różne wiadomości. Wspomniałem, że są dwa źródła inspiracji i proszę zrozummy, tutaj pierwszym. I najważniejszym źródłem inspiracji jest Bóg, jest Pan Bóg. To jest rzecz niezmiernie ważna, abyśmy mieli tą świadomość. Za chwilę będziemy, bo, bo chcemy biblijnie na pewne rzeczy popatrzeć. I, nie, drugi, nie, i drugie źródło to jest szatan. Tak, proszę Państwa, szatan również może zadawać sny. Mogą od niego pochodzić. To jest bardzo interesujący temat, kto to jest szatan, dlaczego Pan Bóg pozwala mu tak... Szarogęsić się, tak, panoszyć się, powiedzielibyśmy dzisiaj, bo rzeczywiście panoszy się na tym świecie i, 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 i sieje intrygi. I wiecie, co jest najtragiczniejszą rzeczą, że większą część swojej paskudnej, złej działalności przypisuje odpowiedzialność Panu Bogu, ludzie przynajmniej przypisują Panu Bogu. I to jest, to jest tragedia, to jest rzecz, która naprawdę wymaga głębokiego zrozumienia tej rzeczywistości duchowej, tej rzeczywistości pozamaterialnej. Bóg daje sny i szatan daje sny. Chciałbym otworzyć z Wami kilka fragmentów Pisma Świętego i, między innymi, może jako pierwszy dzisiejszego wieczoru, otworzymy Księgę Hioba, rozdział 33. Z pewnością wiele razy czytaliście te słowa, znacie je, ale przypomnijmy sobie, przypomnijmy sobie pewien fragment. 33. rozdział. Od wersetu 13. Od wersetu 13. I tu chciałbym skonfrontować pewien, pewną, pewien, pewną różnicę pomiędzy kilkoma różnymi przekładami. W powszechnie używanym przekładzie Biblii Warszawskiej, tej, tym popularnym przekładzie, którym najczęściej się posługujemy, ten tekst brzmi, po cóż spierałeś się z nim, z Bogiem, że na żadne twoje słowa nie odpowiada. Ten zwrot, który... Jest trudny do przetłumaczenia z pewnością i to, co często przy nawet konfrontacji tłumaczeń podkreślam, że kiedy porównujecie pewne tłumaczenia i zauważacie różnice, to zrozumcie jedną rzecz. Pytałem o to specjalistów, dlaczego tak jest i powiedział, dlatego, że ze względu na trudność tłumaczenia. Dany zwrot można przetłumaczyć tak, można przetłumaczyć inaczej. I teraz oczywiście zasadniczą rzeczą jest, aby zweryfikować poprawność w kontekście całej Biblii. I chcę podać... Jeśli macie Biblię gdańską, w Biblii gdańskiej między innymi ten trzynasty werset jest oddany, dlaczego się spierałeś z nim, że nie na wszystkie Twoje słowa odpowiada? A więc y, 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 kwestia, kwestia taka, którą ludzie, wielu, wielu ludzi zauważa, że Pan Bóg nie odpowiada na wszystkie pytania. Prawda? To fakt. I teraz popatrzcie, i teraz następne zdania są wielkiej wagi. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie. W nocnym widzeniu, gdy głęboki sen padano ludzi, oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy, zachowując jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Popatrzcie, mimo tego, że wciąż z powodu grzechu, i skazitelności, jesteśmy w separacji, nie możemy z Panem Bogiem się spotkać. Mamy pewność, albo pewną nadzieję, że przyjdzie czas, że spotkamy się z Bogiem. Ale dopóki jeszcze czas tej separacji trwa, Bóg nie zostawił człowieka na pastwę losu samego sobie. Bóg nie zajął się w innym końcu kosmosu, jak niektórzy ludzie mówią, i o Ziemi zapomniał. Bóg jest z nami, jest zainteresowany naszym życiem, ale problem jest po naszej stronie, problem jest po stronie człowieka, że kiedy Bóg przemawia, to człowiek na to nie zwraca uwagi. Wiecie, mąd przysłowia mądrością narodu, i ja bardzo często przywołuję przysłowia. Znacie bardzo dobrze przysłowie, gdy trwoga, to do Boga. A Koniec? A końcówkę znacie? Więc jak po trwodze, to już są dwie wersje, ja znam inną. Jak po trwodze, to do Pana Boga nie po drodze. Albo tak, jak tam ktoś powiedział, jak potrwodzę, to idę po swojej drodze. To mniej więcej jedna, jeden sens, jedno znaczenie. Gdy Bóg przemawia do człowieka, to na to się nie zważa. To już odkryli ludzie w starożytności, czyli pod tym względem niewiele, by nie powiedzieć, nic się nie zmieniło. Siostry, bracia, przyjaciele. Zwracacie uwagę na to, co Bóg mówi? Słyszycie przemawiającego Boga? Wiecie, yy, mówiąc, mówiąc o tym, yy, nie mogę nie przywołać pierwszego wersetu z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy i werset pierwszy, czyli sam początek. A tam autor napisał częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych, a dzisiaj już nie przemawia. Tak? No bo napisane przemawiał. Tak, ale te, w tej samej Biblii napisane, że Bóg jest taki sam dziś, jak był wczoraj. I ja jestem pewien, ja tego doświadczam, ja o tym mówię, ja do tego zachęcam, że Bóg dzisiaj również częstokroć i wieloma sposobami stara się do człowieka przemówić. Kiedyś z młodzieżą na lekcjach religii ten wątek omawialiśmy i znaleźliśmy 28 sposobów przemawiania Boga do człowieka. 28 sposobów. Różnych sposobów, ale to nie, nie odkryliśmy wszystkich. Jest ich znacznie więcej. Bóg ma wiele sposobów przemawiania do człowieka. To, że mówisz, ale ja uchem go nie słyszałem, to nie znaczy, że Bóg nie przemawia. Prawda? Bóg przemawia różnymi sposobami, przemawia, tylko na to człowiek nie zwraca uwagi. I jednym ze sposobów przemawiania co czytaliśmy z Księgi Hioba, to jest noc, sen, sen, widzenia senne, widzenia senne. Ale jeś, jeśli mamy jakiś sen i, i pamiętamy go, to ważną rzeczą jest, żeby umieć ocenić podłoże. Żeby umieć ocenić podłoże. Ha? Wiecie, cała trudność w tym, że to musisz się nauczyć ty, możesz skorzystać z pomocy, ale nigdy nie odsyłam do senników, wręcz ostrzegam przed sennikami. Bo senniki pochodzą ze złego źródła. Senniki pochodzą ze złego źródła. Moi drodzy. Jeśli Bóg korzysta ze snu, to po to, żeby człowieka pouczyć, żeby człowieka przestrzec, żeby zakomunikować mu coś. Ale pamiętajcie, że szatan, który ma moc i dostęp do naszych myśli, tak, szatan ma dostęp do naszych myśli. Ale zapewniam Was na podstawie Słowa Bożego, Pisma Świętego, że szatan ma tylko w jedną stronę dostęp, to znaczy On może nam coś do głowy posłać, natomiast On nie ma wglądu i nie zna Waszych myśli. Pismo Święte zapewnia, że jedynym, który zna nasze myśli, o jak ja się z tego cieszę, ja się bardzo z tego cieszę, bo Bogu dziękuję, że jest dyskretny, nie chciałbym, żeby ktokolwiek znał niektóre moje myśli. I cieszę się, że Pan Bóg je topi w głębokościach morskich. To jest rzecz naprawdę wspaniała i, i, i wspaniała nadzieja. Tylko Bóg zna nasze myśli, ale szatan może nam do głowy myśl wpuścić różnego rodzaju pokusy. Skąd pochodzą? Pochodzą znów z dwóch źródeł, bo wiecie, generalnie, gdy chodzi o nasze myśli, to my mamy trzy źródła. Ale to, gdy chodzi o myśli. Są myśli, które daje Bóg, są myśli, które daje szatan, i są myśli, które powstają w Twojej głowie, Twoje myśli. A więc też, gdy mówimy o naszym procesie myślenia, tym świadomym procesie myślenia, to musimy pamiętać, że jesteśmy, jesteśmy bombardowani z zewnątrz. Różnego rodzaju myślami, czyli tym, co generalnie nazywa się natchnieniem, prawda? Ale również jako istoty myślące, obdarzone przez Boga zdolnością twórczego myślenia, są pewne myśli, które są naszymi myślami, które są reakcją na pewne myśli. Bo myślenie co to jest myślenie? Myślenie to jest bezgłośna rozmowa, prawda? W naszej. Głowie tam w środku, bez otwierania ust, bez wypowiadania słów, tam toczy się dyskusja, tam jest panel dyskusyjny. I w tym panelu dyskusyjnym są trzy mikrofony. Więc, dlatego, kochani, jest tak ważną rzeczą, żeby wiedzieć, co się w naszej głowie dzieje. I żeby wiedzieć, jak jak reagować na pewne rzeczy, bo to później kształtuje nasze życie. Dlatego ten, to spotkanie, ta rozmowa, w cyklu o życiu nie, rozmowa o snach związana z procesem myślenia również, moi drodzy, jest niezmiernie ważną rzeczą, jest niezmiernie ważną rzeczą. Bóg przemawia do człowieka raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi, oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega. Taki jest Bóg Biblii, taki jest nasz stworzyciel, który dał człowiekowi zdolność myślenia. Ha, chciałbym się kiedyś podzielić z Wami właśnie pewnym, pewną analizą w ogóle trzech boskich cech, jakie każdy człowiek ma, a jedną z nich jest intelekt, z jego sześcioma funkcjami, jakie. Jakie, jakie posiada, a jedną z nich jest myślenie, jest rozumienie. Rozumiecie, co do Was mówię, prawda? Rozumiemy się wzajemnie, ale też dał wolną wolę, aby człowiek wybierał, aby człowiek podejmował decyzje. Wiecie, ktoś powiedział, że w ciągu 16 godzin aktywności w życiu, w naszym umyśle zapada około 30 tysięcy decyzji. W ciągu 16 godzin aktywności, podejmujemy, niektóre decyzje są trudne, niektóre decyzje są machinalne. Podejmujemy decyzje, gdzie iść, co zrobić, co zjeść, ile zjeść. Na co patrzeć, prawda? To są decyzje jedna za drugą około 30 tysięcy decyzji. Nie sprawdzałem, ja powtarzam w tej chwili po kimś. Być może wydaje się to niewiarygodna liczba, ale tak mówię po moim zastanowieniu się, yy, uważam, że jest to bardzo prawdopodobne. Aktywny człowiek w pracy musi podejmować decyzje. I jedna decyzja po drugiej, jedna po drugiej. Jeśli jeszcze jakaś praca jest aktywna, to te decyzje muszą zapadać bardzo szybko. Bardzo szybko muszą zapadać. W sposób nawet nieuświadomiony. Wiecie, to jest nasz umysł. To jest dowód, że ktoś tak precyzyjnie stworzył tą małą bryłę, którą nosimy w głowie której zachodzi tyle procesów, które, które, których sobie nawet nie jesteśmy w stanie uświadomić, czy o nich opowiedzieć właśnie. A więc Bóg przemawia, bo nas kocha, bo nas stworzył, Bo jest zainteresowany naszym losem, bo wie, że grzech zrodził śmierć. I wie, że jesteśmy atakowani kłamstwem jutro chcemy się zastanowić, czy lubisz być okłamywany. Wiecie, cały ten cykl sześciu spotkań, on ma ścisły związek jeden z drugim. Mam nadzieję, że wszyscy się spotkamy i że jeszcze więcej osób przyjdzie z Wami na jutrzejsze spotkanie. Bóg wie, że jesteśmy atakowani przez Ojca kłamstwa, Bóg wie, Jakie, są, jakie problemy mamy w, w naszych głowach? O tym będziemy mówić jutro nieco więcej. I przychodzi z pomocą. Czy chcesz skorzystać z jego pomocy? To jest niezmiernie, niezmiernie ważna rzecz. Popatrzmy na drugą obietnicę Boga, na drugą obietnicę Boga w księdze Joela. W trzecim rozdziale Księga Joela. Oto dowód, pisemny dowód zainteresowania i troski Boga o wszystkich ludzi na świecie, jacy żyli, żyją i jeszcze dopóki historia tej, tego konfliktu trwać będzie, jacy się jeszcze urodzą. Trzeci rozdział Księgi Joela zaczyna się takimi słowami. Wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Słowo duch w Piśmie Świętym też ma kilka znaczeń. To jest wieloznaczne słowo, to jest wieloznaczne słowo. Pan Jezus mówiąc o Duchu Świętym mówił, nazywał Go również tytułował z przymiotnikiem duch prawdy. Powiedział, że On Jego zastąpi na tej ziemi w funkcji nauczycielskiej. On będzie przekonywał ludzi, świat, każdego człowieka o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. To jest szesnasty rozdział Ewangelii ta obietnica zapisana. A więc On jest zainteresowany, żeby pomóc Tobie i każdemu człowiekowi w zrozumieniu, co to jest prawda, co to jest grzech. Żeby umieć, żeby pomóc w odróżnieniu i w, i w zrozumieniu w ocenie, ja, na jakim podłożu śnił mi się sen poprzedniej nocy, to On chce pomóc to On chce pomóc, żebyśmy umieli odróżnić źródło naszych myśli, które przychodzą, żebyśmy umieli dać odpór złym myślom. Tak, to On. Jest tym żywo zainteresowany. Popatrzcie, wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Kochani, nie ma człowieka na świecie, nie było i nie będzie, którego by Pan Bóg pominął i nie pomógł mu w zrozumieniu tego, co jest dobre, co jest złe. A wiecie, co jest instrumentem, może takie złe słowo nie znajduję w tej chwili lepszego, co jest instrumentem czy narzędziem, przez który Bóg przemawia do każdego człowieka na świecie? Sumienie! Bardzo dobrze rozumiemy. Nie ma człowieka na świecie, który nie miałby głosu sumienia! Ja często mówię, ryzykuję. Wiecie, nie trzeba by było Biblii. Gdyby tylko ludzie słuchali sumienia, 80% przestępstw byłoby mniej. Bo sumienie, drodzy państwo, siostry i bracia, sumienie ostrzega przed popełnieniem złego, z, złej rzeczy. A pamiętam, jak po kryjomu sięgałem po papierosa jako podlotek dziewięcioletni z kolegami a, jakie wtedy wyrzuty sumienia były Wiecie sumienie ostrzega przed a gdy nie posłuchasz sumienia i zrobisz coś wbrew sumieniu to sumienie ci nie daje spokoju potem jeszcze po fakcie masz wyrzuty sumienia Ale wiecie sumienie to jest głos Ducha Świętego i sumienie można zagłuszyć Sumienie można zagłuszyć i niektórzy mówią, ja nie mam wyrzutów sumienia. Nie mam wyrzutów sumienia, no bo już nie masz sumienia. Wiecie, to tak jak w diagnozie w szpitalu po rentgenie płuc, diagnoz, diagnoza raka płuc nie stwierdzona z powodu braku płuc. Prawda? Więc wyrzutów sumienia nie ma z powodu braku sumienia. Ale sumienie na początku było. Było. Moi drodzy, muszę przywołać pewną audycję, którą oglądałem lat temu wiele w telewizji. Był taki program rozmowy na każdy temat, czy rozmowy w toku. I różni ludzie, różne tematy były poruszane, i była, było kilka rozmów. Z dziewczętami uprawiającymi najstarszy zawód świata. I między innymi redaktorka, która tam na każdy temat pytała, zapytała a powiedzcie, czy macie wyrzuty sumienia? Tam kilka dziewcząt brało głos, niektóre pokazały twarz, niektóre były w cieniu, tylko wypowiadały się, wszystkie powiedziały. Wyrzuty sumienia miałyśmy przy pierwszym, drugim przez kilka rasy. Potem wyrzutów sumienia, a teraz nie mamy wyrzutów sumienia. Wiecie, to jest świadectwo ludzi, którzy wiedzą o tym, że wyrzuty sumienia były. Pan Bóg powiedział wyleję mego ducha na wszelkie ciało. I niezależnie od tego, czy do jakiegoś domu w Tokio, czy w Pekinie, czy w innym Szanghaju dotrze Pismo Święte, czy nie dotrze Pisma, Pismo Święte, gdy dotrze, mają większą wiedzę, ale jeśli nie dotrze, mają sumienie. Pan Bóg przez sumienie przemawia, Pan Bóg przez sumienie pobudza człowieka do poszukiwania. Moi drodzy, czy myślicie, że to tak zupełnie sami z siebie tutaj przyszliście? Ja jestem pewien, że to Duch Święty pobudził Was, że otrzymaliście zaproszenie, informacje, że będą takie rozmowy. Kilka tysięcy, o ile dobrze wiem, zaproszeń zostało rozdanych. Czy dobrze mówię? No, czyli ponad, ponad tysiąc, ale rozmów z pewnością jeszcze z niektórymi rozmawialiście. Nie interesuje mnie to, prawda? Przyszliście. Mam nadzieję, że nie będziecie żałować, że nie będzie to czas stracony, bo wrócicie do swojego domu i będziecie rozmyślać, będziecie zastanawiać się. Będziecie podejmować decyzje, bo Pan Bóg oczekuje od ludzi, do których przemawia, oczekuje pewnych decyzji, oczekuje pewnych, pewnych zmian, oczekuje pewnych postanowień. Ja tylko wspomnę, czy przypomnę, znany wam, znane Wam zaproszenie Pana Jezusa, który powiedział do ludzi idących za Nim przyjdźcie do mnie, wszyscy spracowani, obciążeni, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. nie, nie, Panie Jezu, my wolimy pójść do psychiatry, do psychologa, do bioenergoterapeuty. Oczywiście to tak pięknie brzmi, poradzimy sobie, będziemy brać tabletki, zastrzyki, my sobie poradzimy. No i tak sobie ludzie radzą, prawda? A Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, uczcie się ode mnie. A więc czytamy dalej jeszcze ten trzeci rozdział. Zatrzymaliśmy się tylko na tym pierwszym zdaniu, ale dalej popatrzcie. Wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Bóg jest gotów, aby ludziom dawać sny i widzenia. To nie Pan Bóg zawalił, to nie Pan Bóg nie dotrzymuje słowa, ale Pan Bóg oczekuje od człowieka odpowiedzi, czy chce, czy chce. Nie, daj nam spokój, daj nam spokój. Moi drodzy, Dlatego, dlatego Pan Bóg jest gotowy, aby człowiekowi pomagać. Sny inspirowane przez Boga. Ale spójrzmy teraz na inspiracje z drugiej strony. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział trzynasty. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział trzynasty. Pan Bóg ostrzega. Pan Bóg ostrzega. I tam znajdujemy taką oto treść. Wszystko, co Wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. To jest taki wstęp, takie ostrzeżenie, taka precyzja. Wiecie, gdy te słowa czytam, zawsze moje myśli biegną. Do, czy łączą wypowiedź Pana Jezusa, który kończąc swoją misję na ziemi zlecił zadanie swoim uczniom i powiedział im: Idźcie na cały świat, zanieście Ewangelię do wszystkich narodów, do wszystkich ludzi i uczcie ich przestrzegać najważniejszych rzeczy, co Wam powiedziałem. Mniej ważne możecie pominąć. Uśmiechacie się? Nie, ja tak w Biblii przeczytałem, że najważniejszych. A to jakiejś innej Biblii chyba czytałem. Nie, bo takie mniej ważne to można pominąć. Najważniejsze to, to tak, no ale. Nie, wiecie? Ja czasami świadomie tak, tak kontrastuję. Właśnie Pan Jezus powiedział: wszystkiego. Dzisiaj chrześcijanin powinien postawić sobie, chrześcijanin, który uważa i przyznaje się do Chrystusa, każdy chrześcijanin powinien postawić sobie dwa samokontrolne pytania. Uwaga, pierwsze. Czy ja przestrzegam wszystkiego, co powiedział Pan Jezus? U, a skąd się dowiedzieć, ile to nauczał Pan Jezus? Z tego dokumentu. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko. A więc pierwsze pytanie, czy ja przestrzegam wszystkiego? Gdy ja zaczynałem czytać i konfrontowałem z moim życiem, to mówię, o, ja tego nie wiedziałem, ja tego nie znałem, a to powiedział Pan, Jezus, tak, będę to czynił. Niektóre rzeczy łatwo wprowadzić w życie, niektóre trudniej. Najtrudniej to jest wprowadzić cierpliwość w życie. Wiecie? To ja mam z tym wciąż problem. Jestem bardzo cierpliwy, jak mnie nigdy nie denerwuje. Jestem niespotykanie cierpliwy. <grym> Wiecie, no ale tego trzeba się uczyć. Pan Jezus, to, to jest jeden z tych, nie, z tych tematów dotyczących naszego życia. Prawda? To jest jedno pytanie. Czy ja wprowadzam w życie, czy ja przestrzegam wszystkiego? I drugie pytanie. Czy wszystko, co ja praktykuję, kazał Pan Jezus? Bo żyjemy w środowisku przyznającym się do chrześcijaństwa, które uważa, że Pan Jezus wprowadził spowiedź na ucho. Nie, Pan Jezus tego nie wprowadził. Żyjemy w środowisku chrześcijańskim, w którym chrześcijanie uważają, że Pan Jezus kazał chrzcić niemowlęta. Nie, Pan Jezus kazał chrzcić osoby dorosłe i to baptyzeń, to zanurzać nie pokropić, czy polać, zanurzać na wyznanie wiary. Najpierw musisz uwierzyć, jak Pan Jezus wiedział. Kto uwierzy? I to ty osobiście masz uwierzyć. Nie może ktoś za ciebie uwierzyć, bo to jest tak, jakby ktoś za ciebie obiad zjadł. Zadowolony? Nie? Czemu nie? Nie musisz się trudzić. Odstąp. Moi drodzy, obiadu nie odstąpimy, ale wiarę niech wyzna ktoś inny za mnie, tak? Nie. Pan Jezus powiedział, ty osobiście masz... Wy... I dlatego te dwa kontrolne pytania każdy chrześcijanin powinien sobie od czasu do czasu stawiać. Czy ja przestrzegam wszystkiego, czego nauczał Pan Jezus? I drugie pytanie, czy to, co robię, kazał Pan Jezus? Czy to pochodzi z polecenia Jego? Wracamy, wiecie, bo to są takie ściśle związane pewne myśli z wątkiem naszym. Wszystko co wam powiedziałem starannie wypełniajcie, nic do tego nie będziecie dodawać ani niczego nie umiecie. Jeśli by powstał pośród ciebie prorok albo ten kto ma sny i zapowiedziałby ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud o którym ci powiedział. No, to prawdziwy prorok, bo zapowiedział jakiś cud, zapowiedział coś się stanie i się stało. Nostradamus przecież wiele rzeczy przewidział i ludzie dzisiaj zachwycają się i znają bardziej proroctwa Nostradamusa niż Biblię. Znają proroctwa Malachiasza, ale nie tego biblijnego, tylko tego innego Malachiasza. Prawda? Znają Sybilę? No tak. Ale proroctwa biblijne są nieznane. I pojawia się ktoś, kto coś zapowiada, przewiduje ma sen i potwierdza się to. Uważaj, bo gdyby mówił ci coś innego niżeli mówił Bóg. Dlatego Pan Bóg na początku przypomniał, ostrzegł i powiedział: "Ja wam przekazałem pewną naukę. Bądźcie skrupulatni. Nic do tego nie dodawajcie i nic od tego nie ujmujcie. Ale gdyby się pojawił ktoś, i miałby, I miałby jakieś proroctwo, miałby jakiś sen. Miałby jakiś sen. To jeszcze uważajcie, co mówi. Bo jeśli mówi niezgodnie z tym, co ja wam powiedziałem, i tutaj mówi, i gdyby namawiał, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz i służmy im. Hmm? Nie pójdziesz za nim. Pójdziesz za Panem Bogiem Twoim. To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Wasz wystawia Was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy. Czy Bóg ma prawo sprawdzić mnie? Mnie tak, ale ciebie nie. Też? A ciebie też? I Pana i tam panią też? Nie bójcie się. Siostry i bracia, nie bójcie się. Bóg ma pełne prawo sprawdzić każdego człowieka. Czy Ty kochasz Go, czy tylko mówisz, Ojcze, kochany, Boże? Tak, kochany, bo tyle potrzebuję od Ciebie. A Pan Bóg mówi: a słuchaj, synu, córeczko, chciałbym ja coś do Ciebie powiedzieć. Nie, nie, Panie Boże, teraz nie mam czasu. Nie, wiesz, przyjdę znów, gdy będę coś potrzebować. I tak przychodzimy. Gdy trwoga, to do Boga. Siostry i bracia, Bóg daje inspirację, przez sny również, i szatan również. Przez proroka Jeremiasza Pan Bóg ostrzega, przez proroka Jeremiasza Pan Bóg ostrzega. Otwórzmy, ci, którzy macie Biblię, otwórzcie. Jeśli, jeśli możemy, ci, którzy notują, notujcie w swoich domach, sprawdźcie, przekonajcie się. Od wersetu 20, 23, rozdział 23, nie powiedziałem rozdziału, prawda? 23, rozdział od 25, wersetu dalej. Słyszałem, to mówi Bóg. Prorok tylko zapisał. Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu. Ha, wiecie, to jest dodatkowy jeszcze problem, że szatan posyłając proroków, każe im, ale powie, powiedzcie, że to Pan Bóg was posłał. Mieszkaliśmy kiedyś po sąsiedzku z rodziną. Cyganów. I mieliśmy, mieliśmy bardzo dobrą gitarę. Ja osobiście nie gram, ale gdy ktoś przyszedł, to. No i któregoś dnia, gdy mnie nie było, wieczorem wracam do domu, żona pyta, czy ty kazałeś dać gitarę? A co się stało? No bo przyszedł sąsiad i powiedział, że mąż kazał, żeby pani mi dała gitarę. No więc pani słysząc, mąż kazał, dała gitarę. No do dzisiaj gitary nie mamy. Wiecie, to tak. Taki epizodzik maleńki. Ale, ale kochani, właśnie sztuka okłamania. To powoływanie się na autorytet. Jedna ze sztuk kłamstwa to jest powoływanie się na autorytet. I Bóg mówi: Słyszałem, o kiedyś zostaną ci ludzie pociągnięci do srogiej odpowiedzialności. Słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. Panie Boże, to dlaczego nie zabronisz im? Ano Pan Bóg mówi, bo dałem każdemu wolną wolę. To szatan powiedział do Ewy i do dzisiejszego dnia przekonuje, że Pan Bóg jest na tyle niesprawiedliwy, okrutny, że ogranicza naszą wolność, że nie pozwala pewnych rzeczy robić. A kiedyś Pan Jezus powiedział, szatan przyszedł i wyprosił sobie, żeby was. Od... Patrzcie, jaki grzeczny. Jaki grzeczny. Panie Boże, proszę cię, pozwól. Pan Bóg powiedział, dobrze pozwalam. Bo przecież Ty powiedziałeś, że ja ograniczam wolną wolę. Nie, ja nie ograniczam. Dlatego Pan Bóg dzisiaj jest w takim problemie. Że gdy pozwala wszystkim robić, ludzie mają pretensje, że Pan Bóg pozwala, a gdyby zabraniał, mieliby pretensje, że zabrania. I to jest problem. I to jest problem. Panie Boże, jaki Ty jesteś wspaniały. I Pan Bóg pozwala, tym prorokom pozwala kłamać, pozwala fałszywie się powoływać na Jego imię, tylko powiedział, kiedyś przyjdzie rozliczenie. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że życie i świat to jest tak jak jeden wielki supermarket, ale pamiętaj, przed wyjściem jest kasa. Fajne słowo, tak. Pamiętaj. Pamiętaj. Tam nie schowasz pod pachę i nie wyniesiesz. Pamiętaj. Słyszałem, co mówią prorocy. I Bóg mówi: popatrzcie, Bóg. Wszechmocny, stworzyciel. Wiecie, to następne zdanie zawiera nutę bezradności. Jak długo to trwać będzie? Panie Boże, to Ty stawiasz takie pytanie? To my byśmy mogli postawić, ale to Ty, Panie Boże, stawiasz takie pytanie? No tak, ja stawiam. Wiecie, Pan Jezus, Bóg w ludzkiej ciele chodził po ziemi, łzy ocierał. Spływające po policzku i łamiącym głosem wyobrażam sobie, mówił Jeruzalem, Jeruzalem. Ludzie, kochani, ilekroć chciałem Wam pomóc, ilekroć chciałem Was zgromadzić jak kokosz pod skrzydła swoje, to co? Oto oni nie chcieli, a Wy, a Ty bracie i siostro, tulisz się pod te skrzydła pana Jezusa? Tulisz się? No, jak to łatwo jest powiedzieć, bo to oni byli tacy. Ale my rozmawiamy o naszym życiu. Ja rozmawiam o moim życiu. Ty myśl o swoim życiu. No. I Bóg tak, taką nutą bezradności pyta, jak długo to trwać będzie. No, do czasu. Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według podobania własnego serca? Którzy zamierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak i ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. A ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Kochani, popatrzcie, ile razy przy każdej okazji Bóg akcentuje wierność. 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 Chciałbym, żeby to słowo echem brzmiało w, waszym, w Waszej pamięci. Wierny bądź Bożemu Słowu. W każdym calu, w każdym milimetrze, wtedy to ma sens. Ale jeśli tak z przymrużeniem oka, to Pan Bóg też przymruży jedno oko kiedyś. Przepraszam może za kolokwializm, ale zrozumcie. Że Bóg oczekuje od swoich dzieci wierności, jak mąż od swojej żony oczekuje wierności, jak żona od swojego męża oczekuje wierności. Chociaż dzisiaj coraz częściej są przypadki, że żona szykuje herbatę i ciastko dla męża z kochanką w sypialni. Wiem, co mówię. Taki jest świat dzisiaj. Tyle znaczy wierność, ale na szczęście jeszcze są tacy, dla których słowo wierność ma znaczenie. Prorok niech zwiastuje wiernie moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot kruszący skałę? Dlatego ja wystąpię. Przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia Boża, że to Pan Bóg ich posłał. Ja wystąpię przeciw tym prorokom. Ale moi drodzy, ale cała szkoda dla tych, których oni oszukali. Czy Ty. Nie dałeś się oszukać? Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe. Czytam dalej z 23 rozdziału Jeremiasza. Mówi Pan: A opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami. Lubisz być ukłamywany? Koniecznie zapraszam na jutrzejsze spotkanie. Dalej, ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają. Jednym z argumentów w mojej młodości, który odepchnął mnie od Boga, na krótki okres, a przynajmniej duże wątpliwości. To wiecie co było? Obserwacja życia ludzi wierzących, religijnych, którzy chodzą do kościoła. I zauważyłem, że im więcej ktoś siedzi w kościele, tym jest nieznośniejszy w życiu. Początkowo myślałem, że to jakieś moje skrzywienie że ja coś źle widzę. Ale z biegiem czasu wielu ludzi podobne spostrzeżeniami, podobnymi spostrzeżeniami się podzielili. Wiecie, co młodzi ludzie mówią, co ich odpycha od Boga? Hipokryzja ludzi dorosłych. 60% młodych ludzi odwracających się od Boga, zapytanych podczas badań wyznało: że hipokryzja ludzi wierzących. Święty w kościele, a w domu przemoc, w domu kłótnie, w domu wrzaski, konflikty z sąsiadami, konflikty z rodziną. Ale do kościoła leci. Kochany Panie Boże, jak ja cię kocham, Pan Bóg mówi. Zastanów się. Zastanów się. Moi drodzy, nie wiem, czy wyjdziecie zadowoleni z dzisiejszego spotkania. Ja nie, ja nie kończę. Ja przerywam, bo ja zawsze ustępuję miejsca wielkiemu boskiemu nauczycielowi, przewodnikowi, pocieszycielowi temu, który chce każdemu człowiekowi pomóc w odróżnieniu tych właśnie trzech źródeł pochodzenia snów. Ja czasami i w miarę możliwości z Bożym Błogosławieństwem staram się nieraz... Niektórym pomóc, podpowiedzieć, pokierować, bo przychodzą ludzie, bracie, miałem sen. Powiedz mi, czy możesz mi pomóc? Nie wiem, nie umiem tego zrozumieć. Będziemy się modlić. Pan Bóg, dając sen, daje w określonym celu. A więc my dzisiaj spojrzeliśmy na to zagadnienie od strony bardzo ogólnej, nie mając. E możliwości zagłębienia się w szczegóły. Ja mógłbym jeszcze wiele, wiele czasu poświęcić, ale nie o to chodzi, bo Bóg, który nas stworzył i który nas zbawił, gwarantuje pomoc w zrozumieniu snów. Gwarantuje pomoc w odróżnieniu. I będziesz wiedział. Na koniec, aby was, aby, aby was zostawić z obietnicą, że to nie ja mówię, że to nie ja Was tak uspokajam i zapewniam, ale kiedyś Pan Jezus zapytany, wiecie, bo Pana Jezusa też testowali, strasznie testowali, i wielu mówili Ty, Belzebuba masz. Ty jesteś fałszywym nauczycielem, ty jesteś zwodzicielem, prawda? Wielu kwestionowało jego uczoność, bo przecież nie skończył żadnej szkoły teologicznej rabinackiej. Skąd ty masz tą wiedzę? Dzisiaj niektórzy mówią, bo Pan Jezus się uczył od Hindu, od, Hindu, od, od, od hinduskich guru, spędził tam 12 lat, czy więcej, 18 lat w Tybecie i tam się uczył. Nie, nie, moi drodzy. Być może słyszeliście, takie pogłoski o Panu Jezusie dzisiaj są powtarzane. Siódmy rozdział Ewangelii Jana. Gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. Siódmy rozdział od 14 wersetu. Czytam ci, którzy notują, zanotujcie sobie. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył w rabinackich szkołach? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Panie Jezu, no ty powiedziałeś, pozna, ale jak pozna? Moi drodzy, jest jeden warunek, który postawił Bóg. Zapamiętajcie. Czy zauważyliście w, tym, w, tym, w tej obietnicy Boży warunek? Aha, bo tam jest słowo jeśli, jeśli to jest warunek. Oczywiście. Słowo jeśli jest słowem wyrażającym warunek, a więc jeśli kto chce pełnić Jego wolę, jeśli ktoś chce być Jemu wierny, jeśli ktoś chce pełnić wszystko, co On powiedział, chcesz? Czy chcesz tak przeselekcjonować i powiedzieć: Panie Jezu, ja to będę robił, to co mnie się będzie bardziej podobało, a to, co mi się nie będzie podobało, to tak. Odepchniemy. A? Pan Jezus postawił ten warunek. Drogi bracie i siostro, młodzieńcy, wracając do domu, chcę zapewnić Was mocą autorytetu Bożego Słowa, mocą autorytetu samego Boga, że On Was kocha. On jest zainteresowany Waszym szczęściem, Waszym życiem wiecznym. Ale ma prawo postawić warunek, czy nie? Ma? Ma prawo, bo jest naszym Stworzycielem. Jeśli kto chce, pełnić jego wolę. Nie od razu. On rozumie, że uczeń nie wszystko umie. On rozumie, że uczeń może czegoś nie wiedzieć, ale on oczekuje, że uczeń będzie się. Dowiadywał, będzie się uczył, będzie się rozwijał. Tego oczekuje ode mnie, tego oczekuję od ciebie. I niechaj tych kilka słów, które dzisiaj przeczytaliśmy, może troszkę głębiej przeanalizowaliśmy, niech będą takim natchnieniem dla każdego z was, abyście wsłuchiwali się w różne sposoby przemawiania Boga. Dziękuję bardzo. Chciałbym abyśmy zakończyli modlitwą, bo myślę, że jest to sposobny czas, aby podziękować Bogu za to, co On o nas mówi. Nasz Ojcze i Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy wieczór, dziękujemy Ci, że jesteś tak wspaniałym, delikatnym, kochającym Ojcem. Dziękujemy że nie zniechęcasz się naszym uporem, nie zniechęcasz się naszym odwracaniem i uciekaniem od Ciebie. Ty podążasz jak dobry pasterz za błądzącą owcą. Dziękujemy, że Ty używasz różnych sposobów, aby przemówić do człowieka. Jednym z wielu sposobów jest sen. Prosimy, przemawiaj do nas również w ten sposób, abyśmy mieli tą pewność, że Ty jesteś z nami. Przepraszamy, że nieraz nie zwracamy uwagi na to, co Ty mówisz, że czasami odwracamy się od Ciebie. Dzisiaj przemówiłeś do mnie, abym zwiastując innym, powiedział sobie, abym tak jak to powiedział kiedyś Apostoł Paweł, innych nauczając, sam nie został odrzucony. Proszę no zatem, Duchu Święty, bądź naszym nauczycielem. Jesteś, dziękujemy. Za Twój cichy głos do naszych sumień przemawiający. Karć, gdy trzeba. Prosimy o to, abyśmy pozostawali Tobie wierni i tylko Tobie wierni. W Twoim imieniu Panie Jezu, nasza nadzieja na zawsze. Amen. Amen.